Jestem tylko ciekaw, czy nasza Wilma będzie nam na coś przydatna teraz. Skoro ja straciłem w taki gówniany sposób życia, a mogłem tutaj schodami zejść. Ale mamy tutaj 30 tych kół zębatych, na razie mamy tylko 20, więc niewiele nam to da oczywiście. Więc zobaczmy, co tutaj będzie. Wydaje mi się, że Helgą byśmy prędzej pokonali tego przeciwnika, tego duszka, duszka Kacperka. Ała. Okej, 24. I jesteśmy teraz tutaj. Dobra, wiem, na co Helga będzie nam potrzebna. O Jezus Maria, o nie. Najgorzej. Dobra, wracamy po nią. Już widzę, że kurde, żeśmy dali dupy po całości. Oj, 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 oj. No jest ona nam tutaj przydatna, jak nic. O, znowu się zrespił? Ty, to może jeszcze raz się niech zespawni, to ten. Będziemy mieli kolejne żyćko. Znaczy, nadrobimy sobie żyćko. Nie pojawił się teraz, cholera jasna, szkoda. Dobra, to my robimy teraz cięcie, a raczej ja robię cięcie. Oła. I widzę się z wami za niedługo. Do usłyszenia, later. Okej, moi drodzy, biegnę do tego miejsca. Szybko i szybko. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Tu mamy to kurde miejsce, co nie? O, kurcze pieczone. Mamy dodatkowe życie. Nice one. Dobra, 30 kół zębatych. Spoko. Czyli tu za niedługo będziemy mieli, kurcze, ten... jednego Winxa do uratowania i potem drugiego Winxa. I elegancko. Dobra, mamy tu jeszcze sobie te... regenerujące te... czasówkę. Bo jak widzicie, te takie... kurde, nie wiem, jak to nazwać. Te takie łapki nam spadają w dół, więc musimy sobie je regenerować od czasu do czasu do stówki, żeby jak największy wynik tutaj utrzymać. Oczywiście, że tak. Ale zobaczmy, gdzie teraz następna dziura będzie nas prowadzić. Bo to jest warte zobaczenia. Szczególnie, że tutaj jest, no, kolejna też. Aha, nigdzie. Czyli to tylko tutaj była ta dziura. A tam u góry? Właśnie sprawdzałem, czy tam u góry czasem nie ma jakiegoś przejścia, więc... A tam może być coś schowane, więc warto byłoby się zagłębić w temat. Dobra, sprawdzamy. Nic tu, nic nam nie zaszkodzi, a dodatkowo przynajmniej będziemy mieli 100% pewność, że wszystko zebraliśmy. Bo ta gierka bardzo mocno stawia na to, żebyśmy eksplorowali teren, więc... Jeżeli czegoś zapomnicie, to tylko i wyłącznie z własnej winy, ponieważ musicie te poziomy w miarę na spokojnie przechodzić. Nie możemy za bardzo rushować. Rush B, tak zwane. Tu nic nie ma, dobra. Upewnione, upewnione. Idziemy z powrotem w takim razie. Dobra, mamy tutaj ostatni korytarzyk, który będzie na nas czekał. 63 tych mamy. Sekund. O, zaczynamy z tym. Kurde. Kamera się tutaj nam odwróciła w trochę dziwny sposób. I tutaj nie... A, czyli Wilma już nam nie będzie potrzebna tutaj, czyli w sumie można nawet sobie zlecieć już, ponieważ nie będzie tutaj nic szczególnego, co moglibyśmy ogarnąć. Dobra, jeszcze nie spadamy w dół. Jeszcze za szybko byłoby, żebyśmy spadali w dół. O, jesteśmy teraz ninjom. Dobra, tutaj mamy 40 tych kół zębatych, więc musimy teraz w dół spaść. Dobra, ważne, żeśmy się upewnili.
Powiem wam szczerze, nie wiem czy ja o tym wspominałem, może o tym wspominałem, jeżeli o tym nie wspominałem, to wspomnę teraz, jeżeli wspominałem, to w ramach przypomnienia wam o tym powiem. Ogólnie akcja w tych poziomach prawdopodobnie dzieje się w śnie naszych głównych bohaterów, więc tak naprawdę to, co teraz tutaj się dzieje, to jest tylko i wyłącznie, można by powiedzieć, zły sen. Przez to, że Winxy zostały schwytane, no to dzieciaki nie mają za dobrych snów, więc mają tak zwane teraz koszmary. Przez co gramy tak naprawdę w ich głowie. Bo zobaczycie, że... A dobra, co ja będę wam spoilerował? Jeżeli graliście w tę grę, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dobra, tutaj mamy exit, nie chcemy jeszcze iść do exitu. Jest jeszcze drugie rozwidlenie, które warto byłoby zwiedzić. No właśnie, tutaj mamy. No, mamy 40, super. I co zaraz będzie? A, przedłużyliśmy sobie czas tylko. Myślałem, że ten, że coś się nowego nam odblokuje. Dobra, tutaj już byłem. Tu już byłem. Tu będę się cofał. Więc dobra, mamy wszystkie rozwidlenia ogarnięte. Więc teraz lecimy tutaj do przodu. I zobaczymy, co będzie skrywała nam ostatnia sekcja. Ostatnia section. Jesteśmy u góry, jak najbardziej tak. Dobra, teraz gdzie... A, tutaj jesteśmy, dobra. Myślałem, że ten, my jesteśmy przy tamtej sekcji, gdzie potrzeba 40 tych. Dobra, więc idźmy zobaczyć, co ciekawego nam będzie tam odblokowane przy tych 40. No, do góry, proszę. Dziękuję. Continue point. Czy coś tutaj mamy obok lub za? Nie, tutaj nic nie ma. Jest goły teren i żywopłot. Więc schodzimy sobie w dół. Mamy sobie literki T. Księżyc. T. T i R, bo wiecie, Rough i Tumble. Dobra, i wszystko jest niby w porządku, tylko jedna rzecz mnie zastanawia. W takim razie, gdzie jest ostatni ten? Tutaj jeszcze nie byliśmy chyba. A nie, byliśmy tutaj przecież. To gdzie jest ostatni Winx teraz? To jest dobre pytanie. Bo jego serio nie mogę dostrzec nigdzie. Dobrze, moi drodzy. Jesteśmy z powrotem. Patrzcie teraz na to, jak gra lubi trollować. Kto by z was się domyślił, że trzeba tutaj na dół spaść? Ja kompletnie o tym zapomniałem, że tutaj na dole jest jeszcze dodatkowy poziom. Znaczy, dodatkowa sekcja, gdzie mamy tutaj ostatniego Winxa. Dlatego naprawdę to jest właśnie to, o czym ja mówiłem. Trzeba być naprawdę bardzo skupionym na tej gierce. I trzeba naprawdę myśleć, co się robi, ponieważ łatwo będzie można takie sekrety pominąć. Mamy już poziom ukończony w 100%. Tu możemy sobie pójść do góry, ale my chcemy zakończyć poziom. Dokładnie tak. Tyle w temacie. Mamy poziom zrobiony na 100%. Dzięki czemu, nie licząc bossa, przeszliśmy cały świat na 100%. Cały pierwszy świat na 100%. I sesja będzie co światy. To od razu wam mówię. I sobie wrzucamy tutaj zielone ząbki. Okej. Dream Keys mamy wszystkie zebrane, więc teraz czas na bossa, który będzie na nas czekał. A tym bossem będzie ta głowa,
A tak naprawdę coś, co będzie za tą głową. Zobaczymy, co tutaj będzie na nas czekać. W ogóle nie przeczytałem nazwy, znaczy imienia tego bossa, więc teraz jestem trochę zakłopotany. A, to jest... To jest ten Tate Bear cały? Z tym, Spiderem. Okej, okay, Spooky Spider. Ale jaka muzyka w ogóle tutaj. Jaka ona jest bekowa, ja pierdzielę. No, tak więc tak prezentuje się pierwszy boss, moi drodzy. Nie jest on trudny, za dzieciaka też mi nie sprawiał problemu. Arena w ogóle tego bossa jest bardzo fajna. Muzyka w ogóle jest też bardzo fajna, czego chcieć więcej? W ogóle ta walka strasznie mi przypomina walkę również z pająkiem z Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic na PS1. Gierkę, którą będę w tym roku nagrywał po raz kolejny. Ale do siebie już. Zginąłem na tym łatwym bossie, what the fuck? To jest w ogóle możliwe? Dobra, trzeba mu zdjąć te 5 HP. Znaczy 5 HP, Jezu, do 2 HP musimy mu zdjąć. Dobra, nadrobiliśmy już sobie, szybko poszło, nie powiem, że nie. Chociaż dziwi mnie fakt, że na tym bossie zginąłem, bo to naprawdę jest bardzo łatwy boss i to ciężko jest przy nim zginąć. Tak nie żeby coś. Dobra, pyk, 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 pyk. Jeszcze tylko jeden cios został. Ostatni cios i będzie po bossie. I Tate Bear na razie będzie pokonany. Tate Bear. No, kurde, naucz się wymawiać. Kurde, ale tracę życie, ja pierdzielę. Znaczy, zdrowie tracę. To przez to, że te pająki, kurde, tak atakują, że masakra momentami. Treatbear. Treatbear to jest, a nie Tatebear. Don't worry, faithful friend. You may have failed me this time, but we're going to patch you up and you'll be better than ever. Better, leaner, tougher. Good. You're the killing machine. What are you? A grizzly bear killing machine. Roar! Good. Now, what sort of patch do you want here? Polka dot or floral? Let me think. No, tak więc nasz profesorek, aka Nightcap, pocieszał tutaj Treatbeara, że nie, spokojnie, przegrałeś raz, będzie wszystko dobrze, nie martw się, ogólnie tam nie bój się niczego, będzie wszystko w porządku, nie masz czego się martwić. No, dokładnie coś takiego mówił. I że mówił, że teraz stanie się on trochę silniejszy, przez co następna konfrontacja już nie będzie taka łatwa, ale jak wszyscy wiemy, jak to się kończy. O, tryb analogowy przypadkowo znowu włączyłem. Dobra, no to co, lecimy sobie tutaj. Jesteśmy teleportowani teraz. O, jesteśmy w pokoju. Czyli oznacza to, że odblokował nam się nowy świat. Teraz pytanie, gdzie ten świat jest? Tu na pewno nie, tu na pewno nie, bo raczej by się już odblokowało. A jak? Tutaj się nam odblokował? No nie! Kibel Jima! Naprawdę świat drugi to musi być Kibel Jima!
Ja kompletnie zapomniałem, że drugi świat jest kurde w kiblu, nie? Jaka kurde gówniana sprawa, powiem wam szczerze. Jaka to jest gówniana sprawa. Ale dobra. Myślę, że żeby nie było tutaj żadnych spoilerów, na dziś sobie tutaj kończymy. To będzie oczywiście, tak jak już zresztą zgodnie z planem, sesja na... sesja co świat? Nie chcę, proszę wyjść mi stąd. Chcę stąd pójść sobie. O, tutaj, do tego miejsca, żeby być bezpiecznym. I powiem wam normalnie, gówniana sprawa, że następny świat mamy w kiblu, więc Jim, masz swoje 5 minut w tej serii, wykorzystaj je dobrze. Inaczej, no, stracisz swoje 5 minut i nie będziesz miał attention, a wszyscy wiemy, że tego pragniesz. Dobra, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej, jeżeli jesteście nowi, ponieważ bardzo bym chciał, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeżeli wam się oczywiście content spodobał. Wbijajcie na socjale, linki są pozostane w opisie i mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Trzymajcie się, cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach z 40 Wings. A ja teraz idę sobie kurde na spacer z pieskiem, bo jest bardzo ładna pogoda. Nagrywane to było 14 czerwca o godzinie prawie 12, bo za 15 minut jest 12. I trzeba sobie w końcu obiad zrobić, tak więc pomidorowy.pl się z wami żegna. Trzymajcie się, cześć i adios!